Hej, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, ja jestem już w Nowym Targu w sumie i jadę na zakupy do Rossmana, bo mam kod zniżkowy, taki VIP-owski tak zwany, więc jeżeli uda mi się zrealizować dzisiaj już te zakupy minus 55%, to będzie mały haul, a wiem, że kilka osób chciało, więc mam nadzieję, że uda nam się coś skupić z mamą, bo na spółkę będziemy kupować, w sensie razem. Więc troszkę tych rzeczy będzie więcej, ale ja tak jak mówiłam, nie mam w planach kupować dużo. Tak naprawdę nie mam w planach kupować nic, jak mi coś przypadnie do gustu, to wtedy wezmę, ale jakichś takich większych list zakupowych to nie mam. Także jadę, no i zobaczymy, co mi się uda dzisiaj złapać. Mam nadzieję, że szafy jeszcze będą pełne. Chcieliście haul z Rossmana, z przecen, także mam tutaj niektóre rzeczy, które kupiłam na tej promocji, ale mam też rzeczy, które nie były na promocji. Wzięłyśmy z mamą takie bawełniane chusteczki nawilżane z myślą o demakijażu, zobaczymy, czy się sprawdzą, a dodatkowo wzięłam jeszcze bawełniane ręczniki kosmetyczne, które już miałam, bardzo fajnie mi się sprawdzają do zmywania makijażu przy użyciu olejku, także polecam Wam, bo są naprawdę bardzo dobre. Do tego jeszcze mama wzięła tonik z kwasem hialuronowym z Ziei, jego The Acai, on przepięknie pachnie, więc jeżeli jeszcze go nie mieliście, to polecam. A ja sobie wzięłam krem pod oczy, bo mi się skończył na komi. I pytałam się Was na Instagramie, jaki mi polecacie krem pod oczy i wszyscy mówią, że na komi. Ale słuchajcie, jakoś go skończyłam i stwierdziłam, że chcę coś wypróbować nowego, więc wzięłam sobie Taupe. Krem przeciw pierwszym zmarszczkom pod oczy, wzięłam 30+, więc wiecie, trzeba już dbać o skórę pod oczami i wzięłam po prostu to, zobaczymy, czy się sprawdzi, czy wrócę do Nakomi, bo ten z Nakomi był naprawdę spoko, ale chciałam po prostu coś innego. A jeśli chodzi o tą promocję wielką, to ja dzisiaj miałam minus 55 z racji kodu dla VIP-a. I skusiłyśmy się z mamą na kilka rzeczy. Jak widzicie, nie jest tego dużo. Moja mama wybrała sobie tutaj trzy rzeczy. I jest to baza z Bielendy, jakaś nowa, nawilżająca baza pod makijaż, efekt rozświetlenia. Ja mam też bazę z Bielendy, ale taką różową, ale również perłową i mi się bardzo fajnie sprawdza. Już zresztą ją kończę, także myślę, że ta też się sprawdzi. Kredka do konturowania z Eveline, której test robiłam na kanale. Ja ją bardzo lubię, bardzo mi się efekt podobał, więc mama również się na nią skusiła. I rozświetlacz tradycyjny Gold z Lovely, klasyk po prostu. Ja ostatnio bardzo go lubię i pojawił się w ulubieńcach i w ogóle no, uwielbiam go i męczę go codziennie, bo jest przepiękny. Jeśli chodzi o mnie, to ja się skusiłam na te produkty. Mam tutaj podkład z Bourjois, który mi się ostatnio skończył i już ubolewałam, bo nie miałam najlepszego podkładu, więc się skusiłam, tym bardziej, że teraz on był na przecenie i kosztował 50 zł, plus do tego właśnie ta promocja minus 55%, więc wyszedł mnie za 25 zł, więc myślę, że całkiem spoko, bo te podkłady normalnie są dosyć drogie. Wziąłem czekoladkę, tylko wersję tą ciemniejszą, dark chocolate, ja mam milk chocolate, więc zobaczymy, mam nadzieję, że mi się równie dobrze sprawdzi jak i tamta. Ja ją uwielbiam, tą czekoladkę moją, więc liczę na tą również, że będzie świetna. Do tego jeszcze mam puder Banana Loose Powder, to też jest już kultowy kosmetyk. Myślę, że większość dziewczyn już przetestowała ten puder, ja jeszcze nie miałam okazji, więc tym razem sobie go wzięłam. Mam jeszcze rozświetlacz, jakoś nie wiem, kusiło mnie, żeby sobie kupić tym razem również jakiś rozświetlacz, no i padło na ten, bo tego jeszcze nie mam, to jest Vibo Royal Shimmer. Chyba to jest rozświetlacz, który powstał ze współpracą z kimś, ale nie jestem pewna, ale z tego co pamiętam, jakieś tu jeszcze imię, nazwisko było, w każdym razie na tym pudełku nie ma. I ostatni produkt to jest balsam do ust z Evre o smaku poziomki. Ja mam peeling z tej firmy, też o smaku poziomki i bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest bardzo przyjemny i pięknie pachnie. No i dobrze złuszcza i nawilża. Widzę, że kolor jest taki sam jak kolor peelingu, także pewnie będzie tak samo też pachnieć. No zobaczymy. Chciałam się skusić na Carmex arbuzowy, ale nie widziałam słoiczku, więc poczekam, może niedługo już w Rossmanach je wprowadzą. Ostatnio Wam dużo nowych case'ów pokazywałam na telefon i znowu mi przyszły dwa nowe. Tym razem ja zamawiałam z AliExpress i chciałam Wam pokazać, jakie piękne one są, wiosenne, letnie.
Tutaj mamy truskawki, malinki, czereśnie, a tu mamy arbuzy. Co prawda te arbuzy są jakieś różowe, ale mimo tego naprawdę bardzo ładnie wyglądają, także mogę sobie zmieniać teraz wygląd mojego telefonu na bardziej wiosenny i myślę, że sobie założę tą truskawkę. I patrzcie, jak to ładnie wygląda. Prawda? Bardzo ładne. Te arbuzy też pewnie będą fajnie wyglądać, bo tam, gdzie nie ma obrazka, jest po prostu przejrzyste, więc na przykład jakbyśmy mieli czarny telefon, to byśmy tutaj gdzieniegdzie mieli czarny kolor. Bardzo ładne. Cieszę się. Bardzo fajne, takie wiosenne, letnie. Super. Ja je tylko tak tutaj podgrzewam, że tak powiem, na maśle i na czosnku. I tyle. Wiem, że ludzie normalnie je gotują, ale też trzeba pamiętać, żeby tych główek nie wsadzać do wody, tylko same te ogonki. Też ogonki się usuwa. Nie jest to skomplikowane, a naprawdę pyszne. Polecam. Hej, witam się z wami we wtorek. Przez niedzielę i przez poniedziałek nic nie nagrywałam, bo po prostu nie było co. Była przepiękna pogoda, także głównie siedziałam w ogrodzie i korzystałam z tej pięknej pogody, bo dzisiaj już słońca niestety nie mamy, aczkolwiek jest w miarę ciepło, ale no słońca już nie ma niestety. I dzisiaj przychodzę do was z takim mini testem i pierwszym wrażeniem dwóch produktów moich nowych z przeceny, z promocji, może tak, nie z przeceny, które kupiłam w piątek. I tak na szybko chciałam wam troszkę zrecenzować moje pierwsze wrażenie tych dwóch produktów, czyli bronzera nowego i nowego rozświetlacza z Vibo. To jest bronzer Lovely, czekoladka, tylko w wersji dark chocolate. Jak dobrze wiecie, ja miałam milky chocolate. I jeśli sobie porównamy w ogóle te dwa bronzery, to zobaczcie, to jest dark chocolate, czyli mogłoby się wydawać, że to powinno być coś ciemniejszego, chłodniejszego. A się okazuje, że ten bronzer, czyli ten dark chocolate, jest znacznie cieplejszy, jak widzicie, i bardziej pomarańczowy. Najgorsze jest to, że tego nie było widać w sklepie. I tam na tych półkach, przy tym sztucznym świetle, ten dark chocolate wydaje się naprawdę na bardzo ciemną czekoladkę. No ale nie jestem jakoś, wiecie, zawiedziona i żałuję, że kupiłam. Nie. Tylko no troszkę się zszokowałam, bo myślałam, że ten będzie jeszcze bardziej chłodniejszy niż ten. Ale nie. Trudno. W każdym razie dzisiaj i tak go nałożyłam na policzki. Bardzo ładnie wygląda, jest ciepłym, jest zdecydowanie ciepłym bronzerem, ale na lato myślę, że będzie się nadawać, jak już troszkę będę bardziej opalona, to będzie fajnym bronzerem. Na razie myślę, że będę używać tego, nie mówię, że ten jest zły, ale jest po prostu za ciepły. I to, co jeszcze tu zauważyłam, jaką różnicę, to, że ten dark chocolate to jest deep matte face bronzer, czyli coś bardzo mocno matującego, czyli to jest bardzo mocno matujący bronzer. Natomiast ta milky chocolate to jest medium matte face bronzer, czyli coś takiego średnio matującego. I rzeczywiście w opakowaniu możemy zauważyć, że ten średnio matujący, czyli ten milky chocolate, on się troszkę mieni, znaczy mieni, tak połyskuje satynowo, odbija trochę światło.
ten natomiast nie. Na twarzy tego nie widać naprawdę, bo to nie jest puder, którego używamy na całą twarz, ale no taka mała różnica, taki mały szczegół. No i to, czym jestem dzisiaj mega zachwycona, chyba już zauważyliście, jest to rozświetlacz. No ja jestem w szoku. Kupiłam go tak, no bo go kupiłam. Wiem, że dziewczyny go też zachwalały i był jednym z ulubionych, ale ja miałam ten diamentowy rozświetlacz z Vibo i on był spoko, ale nie dawał takiego efektu jak ten. I dzisiaj go nakładam. On się niestety trochę kruszy, osypuje i trzeba strzepywać z pędzla nadmiar. Ale jak go tylko tak tutaj pociągnęłam trochę po policzku, to myślę, wow, no efekt niesamowity, sami widzicie. Chociaż i tak to nie jest ten efekt, który jest na żywo, bo kamera trochę to tonizuje wszystko i jest takie łagodniejsze. No ale nie będę tutaj dokładać, bo wychodzę do ludzi dzisiaj, więc byłoby z kosmosu widoczne. Natomiast no ja go polecam, bo jestem w szoku. Jestem bardzo zadowolona, to jest Royal Shimmer z Vibo. Wiem, że ten rozświetlacz powstał we współpracy z jakąś tam kobietą, ale nawet nie wiem z kim, bo nie zagłębiałam się w to. Ale wiem, że ktoś był ambasadorem tego rozświetlacza. Ja jestem pod wrażeniem. No wow, piękną taflę odbijającą robi. To jest taka wersja trochę złoto-żółtawo, ale też ma taki akcent tutaj różowy. Także jest takim neutralnym rozświetlaczem, wydaje mi się, że i na zimę, i na lato byłby ok. Ja jestem zadowolona. Ten puder pójdzie na lato, ale rozświetlacz bomba. Bomba. Także jeżeli jeszcze nie robiliście sobie zakupów, to serdecznie wam polecam ten rozświetlacz. To na pewno. Ok, ja się zbieram, bo dzisiaj jadę do Krakowa. Co prawda dopiero gdzieś za 2 godziny, ale jednak muszę się tu ogarnąć jeszcze. I tak sobie myślałam, czy jeszcze po drodze nie wstąpić może do Rossmana. Ale to wiecie, tylko tak po jedną, dwie rzeczy, chociaż i tak będę musiała kupić minimum 3. Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ale to już pewnie w Krakowie, bo tutaj po drodze nie będzie mi się chciało wcześniej wyjeżdżać, też nigdzie zajeżdżać po drodze. Ale myślałam jeszcze o Naturze, bo widziałam w gazetce, że są na przecenie rozświetlacze z My Secret. Ja mam jeden ten rozświetlacz z My Secret i jestem z niego zadowolona, ale chciałabym jeszcze inne odcienie. Więc zobaczymy, czy będzie mi się chciało podjechać, czy też nie. Jak na tą chwilę się pakuję i widzimy się później. Już zamknę okno, żebyście nic nie słyszeli z zewnątrz. Jestem już po zajęciach, jadę właściwie kieruję się w stronę domu, a po drodze pojadę do Rossmana, ale są takie korki, jest godzina 4:16, także szczyt się zaczyna i niestety, ale wlekę się, bo światła, bo korki, bo dużo aut i tak dalej, ale myślę, że jak już dojadę do Rossmana, to później już będzie z górki, bo tam już korków nie ma, także jeszcze tylko dwa światła, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Dwoje świateł, o może tak. Zobaczymy, co będzie, czy już wykupiłyście wszystko ten drugi dzień promocji, czy jednak coś zostało jeszcze dla mnie. Zobaczymy. Oczywiście się odezwę do was, jak już będę po zakupach. Okej, jestem już w domu. Byłam w Rossmanie i powiem wam, że byłam w szoku, bo naprawdę dużo produktów było i to takich kultowych, czyli takich, jakie byśmy się spodziewali, że one zostaną wykupione pierwsze. I też dużo osób nie było, więc całkiem spoko. I tak, na szybko pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam jeszcze dwie rzeczy mamie, ale ja sobie kupiłam jeszcze tą paletkę do konturowania z Vibo i tą wersję ciemną, ale nie będę wam jej tutaj swatchowała, bo tak sobie pomyślałam, że może bym zrobiła makijaż tylko i wyłącznie tymi kosmetykami, które kupiłam na promocji, ewentualnie takimi, które możecie dostać w Rossmanie. Ale chciałabym wykorzystać właśnie głównie te produkty, które kupiłam na tej promocji, więc jeśli chcecie taki film, to dajcie mi znać, ja nagram go w tym tygodniu i ewentualnie wam wrzucę. Kupiłam też jeden rozświetlacz z Belle.
I to jest numer 03. Ja Wam mówiłam w tym filmie, gdzie pokazywałam Wam produkty, które możecie kupić na tej promocji, że mam numer bodajże 1 czy 2, ten taki odcień biały. No ale on wygląda na taki bardzo, bardzo srebrny. Natomiast ten jest bardzo delikatnym rozświetlaczem i już wpadającym trochę w tonację żółtą, bardziej złotą. Więc wzięłam ten rozświetlacz. Następnie też kultowy produkt i to jest korektor z Lovely, który podobno nieziemsko kryje, więc zobaczymy. Ja mam w kolorze 03, w ogóle tylko takie kolory były i nie wiem, czy to po prostu wzięłam za ciemne, chociaż tak tutaj sobie swatchuję na ręce i on jest całkiem jasny, więc spoko. Przetestujemy sobie go w tym filmie i zobaczymy, czy rzeczywiście dobrze kryje. W każdym razie bardzo dużo dziewczyn go poleca. Te, które już ten korektor mają, nie mogę się wysłowić. Następnie kupiłam mamie metaliczny kremowy cień do powiek z Eveline i to jest kolor 03, bo ma jeszcze jeden odcień tego i mówiła, że jej się fajnie sprawdzają, więc wzięłam kolejny odcień. Ja sobie wzięłam, o dziwo, jakoś mnie tak dzisiaj natchnęło, stwierdziłam, że na lato czas poeksperymentować coś z makijażem. Wzięłam dwie kredki niebieskie. Ja dawno, dawno temu malowałam sobie kreskę granatową kredką. Teraz ogólnie kresek nie maluję, bo mam opadającą powiekę i po prostu to źle wygląda, ale stwierdziłam, że tak gdzie niegdzie, tylko zarys tego koloru mogłabym dać. I wzięłam jedną kredkę taką właśnie granatową z Miss Sporty Studio Lash Designer. I to jest żelowa kredka, z czego jestem zadowolona, bo nie lubię tych takich tępych kredek do strugania. Nie. I to jest kolor 004 Blue Designer. Tak, tak. I wzięłam jeszcze jedną taką bardziej w szalonym kolorze. I to jest 240 Aqua Spark z Rimmela. Tak, tak, z Rimmela. Ona ma tutaj jeszcze gąbeczkę dodatkowo i ten kolor też jest taki no bardzo, bardzo turkusowy. Także zobaczymy. Na lato myślę, że będę sobie eksperymentować. Jeśli chodzi o ten kolor, to jest taki chyba zwykły granatowy. No, taki ciemny granat. Także bardzo ładne kolory. I ostatnimi rzeczami, które wzięłam, są to pomadki do ust. Był Carmex arbuzowy, na który się czaiłam już tam w domu w Rossmanie. Tam w domu w Rossmanie, jak to brzmi. Ale tam go nie było, po prostu to wzięłam go tutaj. To jest nowość z Carmexa. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. To jest oczywiście słoiczek, więc pewnie będzie w domu siedział. Mamie wzięłam Blistex i wzięłam jeszcze EOS, bo on był dosyć tani. Bo te EOSy normalne, one kosztują po 24 zł i tak dalej. A ten był za 14, więc na przecenie wychodzi nam 7 zł. Więc wzięłam, zobaczymy, czy ten EOS mi się sprawdzi. Jeśli coś, to może oddam mamie, bo też chciała jakieś produkty do nawilżania ust. I to tyle, jeśli chodzi o te produkty. Dajcie znać, czy chcecie taki makijaż właśnie tymi produktami. Ja bym z chęcią go nagrała, ale to mi może, no, dajcie mi znać. To by był bardziej taki połączony haul z makijażem, bo chciałabym też pokazać wszystkie produkty. No, także dajcie mi znać. A ja teraz biorę się za rozpakowywanie i pewnie odezwę się do Was później. Rozpakowałam się, ogarnęłam i wszystko zjadłam i teraz zabieram się za sprzątanie. Stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj, żeby już mieć to z głowy, a przynajmniej będę miała czysto, po prostu chcę powycierać kurze i odkurzyć sobie i tyle. Pewnie bym i tak to zrobiła w tym tygodniu, ale no, żebym miała już czysto dzisiaj, to zrobię to dzisiaj, także lecimy.
drodzy, ja już siedzę przed laptopem, biorę się za montowanie tego vloga, żebyście mieli jutro co oglądać. Już zresztą jest ciemno się robi, ale i tak jest dobrze, bo jest pół do ósmej, a jeszcze jest tak widno, także super. Ja się cieszę, że idzie w końcu lato, bo już naprawdę jestem zdołowana tą zimą, ale już jest coraz lepiej. Widzimy się w kolejnym filmie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia, buziaki, pa!